Witam z listy Kajesowic. Kolejny odcinek z budowy menadera. Kontynuujemy rozgrywkę. Robimy sobie tak naprawdę robię to, odcinek jest nagrany po poprzednim, czyli po wczorajszym. Aczkolwiek z drobną przerwą, związaną, że musiałem coś jeszcze zrobić. Przy okazji sprawdziłem jedną rzecz w grze. Tak z ciekawości. Ej, sprawdziłem. Czapustka następna. Ani kapustka, ani człowiek, ani przybyłko nie zostali powołani. A to wiadomo, Krychowiak, jak wiecie, nie dostał powołania z powodu tego, że zbyt dużo kartek łapie. I to jest jego mankament. Nie dostał powołania właśnie z tego powodu, że nie mam go po co powoływać, jak wiem, że i tak złapie kartę. Nieważne, powiem wam szczerze, jakby nie dało się. Krótko, jakby w FM-ie dało się tak, jak jest w realnym świecie. Czyli można było dostać kartkę, dostać siedzenie na ławce i komentowanie na ławce będąc. Możliwe, że się da. No to wtedy Krychowiak jakby nawet na ławce dostawał kartkę. To jest dla mnie śmieszne, więc nie wiem po co mam go wystawiać, jak i tak dostanie kartkę. Taka informacja w sumie, bo nie widzieliście tego też. Dostałem zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną do Legii Warszawa, ale też też stwierdziłem, że nie ma po co tam iść, skoro i tak tak naprawdę nie miałbym po pierwsze czasu, jeżeli chodzi o karierę naprzemienną, jeżeli chodzi o karierę reprezentacji i tutaj w klubie, to bym miał mało czasu na ogarnięcie wszystkiego, to tym symulacja by trwała dwa razy dłużej, a po drugie jakoś nie chcę prowadzić Legii Warszawa, gdy prezesem jest Leśniodorski. Jakoś nie trawię tego człowieka, nawet jeżeli to by był, wiecie, prezes w FM-ie, to jakoś nie trawię tego człowieka na tyle, żeby prowadzić ten zespół. Wichman. 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 Nie. To nazwisko. Przepraszam bardzo, ale naprawdę to nazwisko mnie przeraża. Wichman. Kontakt. To już nie będzie. Tak. Błaszczykowski tutaj, Zieliński. Wybór zastępczy Zieliński to jest ofensywny pomocnik. Więc Skipaj. Tak. Zastępstwem nadzieję. Aha, nie, jakbym się nie chciał dać powołać, wtedy byłaby od razu informacja, że nie chce być powołany. Tak to się powołać dał. Jeżeli chodzi o to. Oczywiście byłem kapustka, to była od razu pierwsza myśl, która mi przyszła, żeby powołać, bo aż pierwsza myśl. Pierwsza myśl, jak zobaczyłem po prostu listę Herman Scotta, raport o kontuzjach i Błaszczykowski. Błaszczykowski ma grypę, więc dla niego. A więc mu to przejdzie szybko, chyba jest 7-dniowa. Więcej nie. Chociaż powiem wam szczerze, widziałem screenshot, a to takie bardziej informacja z nie, że sam wiem, ale widziałem screenshot, gdzie choroba, gdzie infekcja wirusowa trwa 1 do 2 lat i okazuje się, że to prawdopodobnie jest białaczka. Tak. E
Mam nadzieję, że to nie było złe. Powiedziałem. Bo powiedziałem, że wiecie, Krystian to dobry zawodnik, ma pełne poparcie we mnie. Też muszę, wiecie, zacząć się opierać. Powiedziałem, że po mistrzostwach świata będę się opierał na własnym powołaniu. Zapomniałem. Powołam do następnego. A już teraz wiecie. Coraz bardziej tam staram się, jeżeli zawodnicy. Powiedzcie mi, jakie kontuzje dostali? Ten skręcenie stawu skokowego, a ten wbicie palucha. Reprezentacja. Tutaj do reprezentacji, nie, wybór zastępstwa. Tak. To tu może dostać powołanie. Dawidowi? Tylko? Nie. Matuszczyk nie. Nie, że jest. Nie. Dawidowi. Tak. A ten. Ile Dąbrowskiego? Powołajmy, wiecie kogo? Może to błąd? No, powołajmy tylko Paryżka, tylko przybył go. I tak używamy tych zawodników jako napastników właśnie ofensywnych, a która porta z nimi podpisuje. Tak. Niech będzie. Nie wiem, czy wyszliśmy na kontrataku, czy na kontroli. Jeżeli na kontroli to spokojnie, jeżeli na kontroli tak to już gorzej, to na kontroli, tak na kontroli. Są takie mistrzostwa świata, czyli są takie mistrzostwa dewizji tego pokoju, czy się to Liga Narodów, coś innego. Nie to jak dokładnie już trochę to okej, ale coś mi z tyłu mi się wydaje. Polska Szwecja. Aż ktoś myśli, ja to tak oceniam, że to będzie coś takiego jak w Mistrzostwach Świata w hokeju. Nie ma tak jakby eliminacji, tylko są dane dywizje, w których jak się po prostu gra ile. Można awansować z danej dywizji. Akurat Mistrzostwa Świata są co roku albo co 2 lata. To dziwne jest czasem. Kędziora, Hołownia, Rybus, Jerysiuk, Lewandowski, Milik. Hołownia. Panie Doszczęsny. Wiecie, jak ktoś mówi, jak nie urok, to sraczka. Jak nie Krychowiak, to Bielik, kartka. Kartka Anglika. Już mamy obronę całą do zmiany środkową.
Wilkowicz, Salamon. Idziemy na ofensywę. Ofensywie. Filip. Kapusta. Pożegna. Teraz na boisko Lewandowski. To już... Dobra, muszę się... Wiecie, muszę... Muszę rozruszać tak jak mózg do komentarza na bieżąco, bo... Jak komentuję, jak komentowałem teraz ten przerzut na lewą stronę boiska, to się zastanawiałem 3 sekundy, zanim powiedziałem lewą stronę. Musiałem się obrócić do... Ramon Dawidowicz. Wiki, pusta wchodzenie. Reinhardt. Wiki. Kędziora kotka. Nie, nie to. Nie wiem, czy to wstaje. Wspólnie. To pusta. Wychodzenie. Kędziora. Wiki. Filip, Borysik. Aj, 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 ooo. Na szczęście nie ma kartki żadne. Nic, ustawiony. Borysik, Angiera, Milik, Tyro, Kapuska. Lewandowski, prost w rękę ustawiony. A to, aha, bo to, czekajcie, Teodor, to jest też kontakt. Cofnij. Dorczyk jest strasznie kontuzjowany, dlatego nie zawołuję go, tylko Sobiecha. Jeszcze strzelamy kartę. Zero. Wiecie, jedną rzecz muszę sprawdzić. Wiem, że to nie powinienem teraz, ale... Czy zmienię? Czy mi to nie dawało spokoju, ile zmian można wykonywać na Lidze Mistrzów, Lidze Narodów Europejskich? Angiera. Przybyłko. Przybyłko. Przybyłko i... Przybyłko. Szkoda bus, kilka felekarna. Ja, ja nie przejdzie, ale jeszcze nie liczę. No i już jest koniec tej akcji. Talompon. To i czuję się bardzo ziewam trochę. Muszę to nagrać Assassin's Creed, to jest ciekawe. Ten odcinek. Mecz ze Szwecją, że dzisiaj tylko będzie mecz ze Szwecją. Ten zespół Bangladesz, kolejnym Bangladeszem rozegram sobie w samemu. Z racji takiej, że to jest jednak sparing, powiedziałem, że Liga Europy tak, sparingi po Lidze Europy już nie. Jeżeli będzie przed Ligą Europy, bądź po Lidze Europy, to nie, ale jeżeli będzie między meczami w Lidze Europy, no to tak. O, przegrywamy mecz ze Szwecją. Epsta, Korysiuk, Kędziora, wrzutka w pole karne będzie. Aj, prosto w ręce Olsena. Już nie wygramy tego spotkania, przegraliśmy 1-0. Cóż, trzeba walczyć. Następne punkty. Widzę. Narodów. Ale dobra, w tym miejscu skończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Pamiętajcie o skomentowaniu odcinka, o subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też o poleceniu tego kanału swoim znajomym. Jeżeli oczywiście wam się mój kanał podoba, tak więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć.